Rzeczpospolitej? Tak. To studenci, proszę bardzo. Koliber już był. Studenci dla Rzeczpospolitej. Ja chciałbym poruszyć sprawę pomnika jeńców zamęczonych w polskich obozach koncentracyjnych. Otóż polskie MSZ opublikowało dokumenty dotyczące tej sprawy. I tutaj pytanie do pana, jak pan jako członek Komisji Spraw Zagranicznych zamierza walczyć z tym zakłamywaniem historii polskiej? Tak, właśnie też prosiłbym nawet w sensie krytycznym, żeby nie powtarzać tej zbitki, bo po prostu takiego czegoś nie było. Tak? Jeden nasz komunikat jest jasny, tak? I to jest komunikat, który powinien wyjść z Polski. Żaden żołnierz rosyjski albo radziecki, który napadał na Polskę, nie jest przez Polaków niegodnie pochowany. My jesteśmy narodem na tyle szlachetnym, że nawet chowamy najeźdźców. I oni mają swoje cmentarze wojskowe i są pochowani godnie w Polsce. Więc nie ma w ogóle problemu braku szacunku dla najeźdźców radzieckich na Polskę. Solidarna. I w tym sensie mówienie o jakimkolwiek pomniku jest w ogóle, mija się z celem, bo nie ma tego problemu. Natomiast Solidarna Polska, ale bardzo krótko, bo jednak Koliber chciałbym, żeby jeszcze...